A w ogóle muszę uciekać, bo się na mnie skupił, no. Zabierz się go ode mnie. No goni mnie. Tak, że alolo moi co i witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem, jak widzicie po tytule, z pierwszej rocznicy Pokémon Unite. Tak, generalnie jakby ktoś nie wiedział, że czemu nagle zabieram się za odcinek z tej gry, to parę wyjaśnień. Ogólnie nie grałem w to przez pół roku, ponieważ balans tej gry jest mocno nierówny. Jedne Pokémony są zbyt silne, inne są zbyt słabe, nie ma tak, że coś jest wyrównane. No i to była rzecz, jaka mnie pół roku temu, około w grudniu, odrzuciła od tej gry. No i też głupie eventy, bo Halloweenowy i świąteczny były naprawdę słabe, nie podobały mi się. I to był jeden z powodów, dla którego odszedłem od tej gry, plus no, nie chciało mi się już po prostu kryć. Na moim kanale zrobiłem dosłownie 2-3 filmy o tej grze, które i tak już część może być nieaktualna, więc no. Dodatkowo uznałem, że skoro jest ta pierwsza rocznica, rok temu zacząłem kryć w tą grę, to w sumie czemu by tak nie zrobić sobie takiego specjalnego filmiku, zawsze będzie to coś nowego na tym kanale, raczej bardziej innego, ponieważ już robiłem kiedyś film rocznicowy z okazji Pokémon Go, ale tamten był trochę inny, bo wymieniałem zalety tej gry i to, co mi się w niej najbardziej podoba. No to będzie trochę inaczej, ponieważ to gry trafiło dość sporo zawartości, widziałem z Twittera i tak dalej, ponieważ jest chociażby nowy Pokémon, który jest widoczny na obrazku, czyli Glaceon. W ogóle po roku zmienili obrazek tej gry. Teraz są te inne Pokémony. Tyranny tak ma wejść niedługo. Dodatkowo z tego co wiem, doszedł nowy tryb, jakim jest Boss Rush, czyli walki po prostu z bossami. To jest dość spoko, bo to jest tryb PvE, a nie PvP, więc zawsze jakaś odmiana. Ogólnie nie grałem jeszcze od tej rocznicowej aktualizacji. Ona była 21 lipca tego roku na telefonach oraz na Nintendo Switch. Jeszcze nie wchodziłem, grałem jeden dzień przed aktualizacją, żeby się zapoznać tak właściwie ze zmianami jakimiś, zobaczyć co tam się pojawiło, co się zmieniło. Na nieszczęście prawie nic się nie zmieniło. Pokrałem dosłownie jeden meczyk Quick Playa i szło fajnie, więc zobaczę jak po prostu będzie to wyglądało teraz w praktyce, bo chcę pokryć kilka gierek, kilka trybów i zobaczyć co i jak. A skoro i tak już czekam aż się kresa załatuje, to w sumie zareklamuję sobie moje dwa filmy z Pokémon Unite. Mianowicie tier listę, która pewnie jest już nieaktualna, bo robiłem ją jakoś na początku gry mniej więcej. Oraz na poradnik dla potłuczonych, początkujących, który po prostu może was wprowadzić, jeśli kria was to interesuje. I będziecie chcieli po prostu sobie zacząć po prostu kreć Pokémon Unite, to myślę, że te małe gaty mogą wam pomóc. A, no i będą też eventowe upranka oraz takie rzeczy jak skiny do odebrania, więc postaram się je też zdobyć jakoś. No ale co i jak, to zaraz się przekonamy i wy i ja, ponieważ dopiero co wchodzę w tej gry. O, to jest... Dobra, nie wiem co to było. Ojejku, już słyszę jakąś muzykę. A, no to po pierwsze z racji, iż ja jestem powracającym kreaczem, to mam tutaj takie bonusowe przedmioty. To jest w ogóle śmieszne, bo ten strój Pikachu tutaj był z Battle Passa na samym początku gry, a teraz każdy go może mieć za darmo, także super, że ja za ten strój zapłaciłem, a ktoś go ma za darmo. Dobra, pomijmy to. Tak, to są skiny generalnie, jakie są do zdobycia tutaj. To je możemy zdobyć właśnie z tych eventów. W sumie to są takie średniawe, najbardziej chyba mnie by interesował ten Blastoise, bo nim z tych wszystkich Pokémonów najczęściej kryłem. No start nowego sezonu i ruszę tam inne pierdółki, oczywiście Glaceon, nowy Battle Pass oraz tu są jakieś właśnie monety do zbierania, jakieś emblematy. Co one robią? Nie wiem. Tak, i za 7 dni lokowania będziemy dostawali też jakieś przedmioty, na początku są to monety, później waluta do kupowania skinów, uprań i tak dalej. Możliwe też, że dostaniemy któryś z tych skinów widocznych, bo to są jakby barwy truszy. No generalnie w Pokémon Unite są
dwie drużyny, fioletowa i pomarańczowa. Na samym początku kryje muszę sobie wybrać strój. On nie wpływa w żaden sposób na to, po której stronie jesteśmy. Aczkolwiek, no po prostu jest taki wewnętrzny podział w grze. No i też skiny mają takie po prostu swoje odpowiedniki, mają te czapeczki i te stroje, jak widzicie. Każdy tutaj z tych Pokemonów ma na sobie te akcenty. No mi się bardziej podobają te fioletowe, muszę przyznać. Ale to jest kwestia gustu. To ja i to otepienia mam licencję Pikachu, którą już mam. Oraz jednego ze skinków. Nie wiem skąd jest ten skin. Czy on był normalnie do kupienia w sklepie, czy z Battle Passa? Raczej nie z Battle Passa. Jeśli był do kupienia, no to po prostu dostajemy darmowego skina oraz Pokemona. No ja już Pikachu mam, bo jako każdy dostaje chyba za darmo na początku, o ile to przepamiętam. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żebym musiał go kupować. No a rzekomo to dostaje po prostu 100 monet. Kolejnego dnia, jak się salukuje, dostanę Lucario i skina Toniego, potem Plastoisa i skina, Snorlaxa i skina i Sylwione i skina. Tylko że problem jest taki, że ja chyba wszystkie te Pokemony już mam, więc dla mnie to jest kompletnie niepotrzebne. Tu z tego co widzę, tak, są wyzwania, żeby odblokować sobie Klaisiona jako chywalną postać oraz plecak z nim. Ja chcę ten plecak zobaczyć. No, ładny. A tu w ogóle widzicie, jak wygląda moja postać. Ma on na sobie strój Sagaore i jakieś takie białe włoski, jakie kupiłem. Czy tam były w Battle Passie, nie pamiętam. I mam Sakrianie jedną krę, Sakrianie trzy kier oraz... Nie, po prostu mam Sakriać... A nie, to jest Sakriać jedną krę z przyjacielem. To będzie problematyczne, bo ja nie mam znajomych, którzy w to krają. Ja, to tyle będzie z tych eventowych tutaj przedmiotów, chociaż i tak... No właśnie, to jeszcze nie koniec. A co chwila coś będę dostawał. Po pierwsze dostanę skrzyneczkę, więc mogę sobie od razu otworzyć. Pierwsza, która mnie nic nie kosztuje. I dostałem monetkę z Gloomem. Brązową. Spoko. Generalnie z tego co widzę, tak, można... Tutaj w ogóle zmienili to i się pokazują rzeczy, jakie można dostać. Można dostać te emblematy, ale też można dostać ubrania. Co moim zdaniem jest dziwne, ponieważ dostać w ogóle skiny z tych skrzynek to było ciężkie. Ja dostałem Snorlaxa i Talonflame'a, ale dostać w ogóle teraz coś to będzie naprawdę masakra. Zresztą ubrania też można sobie kupić w sklepie za walutę w grze. A tu są monetki. Czerwony, niebieski, zielony, biały. Dziwne to trochę, nie powiem, że nie. Ale tak, generalnie mamy Battle Passa w klimacie takim muzyczno-rockowym. To jak widzicie jest skin to Wigglytuffa. No i na końcu na 60 poziomie dostajemy takiego skinka to Pikachu. On jest skinem tym najlepszym, czyli ma swoją własną animację wejścia oraz dodatkowe tam już animacje związane no po prostu z nim. Ja sobie odbiorę tak mowę rzeczy. Nie mam zamiaru kupować Battle Passa, bo i Wigglytuffem i Pikachu nie kram, więc te skiny mi są zbędne. Teraz tak, pytanie, co one dają? O, mam w ogóle jakiś na start. A, 3 mogę zamienić na srebrną i 3 srebrne na złotą, okej. Okay. Lek, ja strasznie tutaj laguję. To jest na przykład fioletowa i brązowa, no to świadczy po prostu o typach, no jak jestem... O, trochę jak w kartach Pokémon, muszę powiedzieć. A, i to tyle. Ojejku, co to? Aha, i teraz jak będę sobie to wkładał, to będę miał inne statystyki. Właśnie, to jest teraz taki problem, że to jest kolejna jakby rzecz pay to win, można powiedzieć. Bo jak ktoś będzie wydawał kasę na jednak te skrzynki, to będzie dostawał więcej tych monet i tak dalej. Mam nadzieję, że to jakoś mega bardzo nie wpłynie na balans. No tutaj są też naklejki, doszła nowa naklejka z Klaisionem właśnie. Oh boy. Dużo się tutaj dzieje, to muszę przyznać. Odbiorę sobie jeszcze to z Anniversary Place. Mam sego, jakiś papeczek, a potem miał... Aha, dobra, to jest chyba naklej. Dobra, to są po prostu nakroty do mnie. O, będzie można zrobić sobie kolejnego skinka. Dużo skinów w ogóle dostają w tym... w tym... evencie. Pokemonów zresztą też dużo tego jest, naprawdę.
No cóż, mam nadzieję, że się nie zawiodę i jednak takie nie będzie tak bardzo pay to win. O, a tu jest takie moje jakieś podsumowanie w ogóle całej mojej rozgrywki. No, najwyższą moją klasą to był Veteran 4. Mam 220 achievementów. Największy mój win streak to było 11 winów pod rząd. Ulubiony Pokémon to Zeraora, który mam 125 gier. I rzuciłem aż 60 tysięcy piłek do bramki, więc naprawdę dużo. Fajne, fajne to jest, aż sobie to później zapiszę. Ale dobra, bo ja tu gatu gatu, a tutaj trzeba kwiać. Z tego co widzę, też doszedł od razu set do Glaceona ubrań. No, wygląda on tak sobie. Strasznie dziwne są te włosy. No ale cóż, jest on niestety do kupienia za walutę premium. Z trochę minusem. Tak samo jak w ogóle ten strój, to w sumie Nikoko to jest po prostu sobie taki strój. On jest bardzo ładny, ale jest niestety też bardzo drogi. No nic. Ogólnie z tym Glaceonem to też jest taka śmieszna sytuacja, że oprócz niego w grze jest jeszcze Espeon i Sylveon, co sprawia, że w sumie jest trzech atakerów i cała trójka to są ewolucje, więc jestem ciekaw, czy jeszcze dojdzie Vaporeon, Flegion, Jolteon i tak dalej. No, w sumie zabawnie by było. Ale dobra, bo ja tu gatu gatu co chwilę coś, a jeszcze nie zacząłem w ogóle kwiać. Ja dość długi już jest ten odcinek, przynajmniej na liczniku, ja mam dość sporo, już po 21 minut. I pierwsze co, to chciałbym zobaczyć w ogóle też co dali w końcu czat głosowy, wcześniej czegoś takiego nie było. Oraz lobby, które ma ułatwić dodawanie znajomych. Ale dobra, co ja tutaj mam? A, po prostu skrót, a, wyszedłem. Po prostu skrót to Satań. I też mam nakroty to otypiają, a Satoshi mam taką, a nie inną rankę. No, ja jestem na poziomie eksperta. Jakbym był na ultra, to bym miał skin to Teshichuaya. Jakbym był w ogóle masterem, to bym miał wszystkie nakroty. No ale ja nigdy się na rankę tak mega nie skupiałem. No i ready. W ogóle to też jest dość słabe, że od roku w tej grze nie pojawiły się nowe fryzury, kolory skóry, oczu, czy w ogóle kształty. Myślę, że sobie wezmę Zeraora na start, bo on potencjalnie może być przydatny. Nie wiem, na czym polega ten czat, ten tryb. Jest to mój pierwszy raz tutaj, więc może być ciekawie. Kaszą, no ja w ogóle naprawdę nie wiem, o co chodzi w tej grze teraz. Muszę się jej nauczyć na nowo. No ale zobaczymy. Może mi się spodoba. I. O, tutaj już ktoś ma tego skinka, to Lucario. Może mi się spodoba. I do niej wrócę. Kto wie. Może powodem, dla którego odszedłem od tej gry, było to, że starałem się na siłę robić ten karnet bojowy, te zadania, bo kupowałem karnety, miałem skiny z tego i tak dalej. Ale dobra, na razie skupmy się na grze. Kompletnie nie wiem, o co chodzi w tym trybie. Jeszcze raz to powtórzę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tutaj spoko. Jakieś tam podstawy pamiętam, no mówię, krałem sobie ten meczek, ale na telefonie. Krawice trzyma 60 FPS-ów, co mnie bardzo cieszy. Teraz tak, czym się różni ten tryb? Bo ja łapię sobie te Pokémony. Nie widzę, żeby coś tutaj się działo. W trawie nikogo nie ma. Idzie mi już tutaj Wattroctyl. O, ucieka. No, nie na długo. O, Taugos. O, okej. A Taugos od kiedy jest w tej grze? Nie. Szybko, spark, dobra. Hu, nie wziął ataku. Ładuje mi się tutaj jakiś Pokémon przy basie. Nie wiem, o co chodzi. Ja naprawdę nic nie ogarniam z tej chwili. Co to jest za tryb? O co to chodzi? Mamy Tkidnoła. Staram się go jakoś załatwić sam, to nie powinien być problem. Tak jak z nim. Że Zeraora jest coś mocny, jeszcze mu wylewelowałem wszystkie przedmioty. To ja, teraz biorę Discharge. Aha, ja się mogę w niego zamienić, dobra. To może być ciekawe. Dobra, no czyli tak jakby mamy dodatkowe Pokémony po prostu. Nie, oni tutaj mają dodatkowe Kogotoma. A nie by było, jakbyś mnie Machoke nie ten
Nie wyrzucą mi ich, jak to niech strzela. Aha, bo ja nie mogę spierać punktów. No dobra, ale trochę sobie przelewelowałem. Więc spoko, wrzucę z nim te punkty. Wtedy zawsze szybciej to wskakuje. A i niestety trzech zabrakło. Mógłbym spróbować. A to jest Zapdos w ogóle jest na dole? Wrzuć te punkty. I chodź może na Zapdosa. Z tego co widzę, nie powinno być z tym problemu. Znaczy, o, ten się w Ludicolo w ogóle zamienił. Poko, dobra, mam Zapdosa, czyli mogę jako się w niego zamienić. To mamy go Tomo, chociaż on jest jako zwykły. To jest Pokémon. Trzeba tak powiedzieć. A tam kartę Włag ma problemy. Fajnie by było jej pomóc. No, problemy. O, Articuno, no siema. Dobra, ten nie zdążył użyć swojego Bursta, czy też ulta. Na całe szczęście, bo on jeszcze daje w ogóle tarczę, jak zultuje. O, ja się mogę jeszcze wyleczyć, jak dobrze. Fajnie, fajnie, trochę mnie obili. Teraz szybko trzeba iść spróbować wrzucić te punkty. Przynajmniej tak nie zdążę. Ale próbowałem. A ja tylko, że niestety padła. To patrzę, czy uda mi się znowu tego Zapdosa zrobić. O tam Getchy Gigas jeszcze na środku. Jego co się tyle dzieje rzeczy. Dobra. Spadła. Nie tam sobie z... A nie, to jest jeden w sumie. Nie tak źle. Spróbuję też może dobić tego Zapdosa im. A, oni się rzucili na Getchy Gigasa. No, spoko. Ale nie udało mi się dobić. Czy im się udało topić? Tak. Zas chyba będą próbowali wrzucić punkty. Ja mam 50, to spróbuję wrzucić. Ale Getchy... Mum. Jest setka. Więc spoko. O, ten... Ejko, on szybko padł. A niestety nikt nie pilnuje nam wejścia. Jeśli naszej basy. Jest możliwe, że przekryjamy. Tam lajka w sumie. Czemu nie? A, nie udało mi się. I te. No zobaczymy, kto wykrył, bo tutaj pod koniec obydwie drużyny mocno przeszakszowały z punktacją. Mam nadzieję, że my. I... Ledwo, ale się udało. Kaktywak to sama MVP, spoko. O, ja dostałem lajka nawet. Za pomoc. A to może dlatego, że właśnie tam pod koniec podszedłem do niej. No, w sumie fajnie się zakrywało. Nie było źle. To muszę przyznać, że albo Sagaora jest po prostu znowu niespalansowany, albo w końcu coś okagnęli w tym temacie. Ja w ogóle dostałem level na postaci, to też jest niesamowite. A, bo to w ogóle jest nowy level jakiś. Jest Season Points. Czyli pewnie przez do końca... tak, to jest pewnie do końca tego sezonu ganketów. A normalnie level jest tutaj, czyli jeszcze go nie wpiłem. Jak widzicie, jestem na 30 poziomie, potrzebuję... Chciałbym 50, aczkolwiek nie jest to jakiś mój wymóg mega. O, jeszcze dostałem achievementy. Dobra, to teraz sobie spróbujemy tego boss rusha. Muszę sakrać postacią, mam satanie, żeby sakrać postacią Ollgander. Czyli jakby taką uniwersalną najbardziej. No i chciałbym go spróbować w tym trybie. Nie, czemu on jest w ogóle taki krótki, bo 3 dni to jest naprawdę malutko na wbicie tych punktów, chyba że się jakoś naprawdę bardzo szybko wbija. O, jesteśmy ready. W ogóle bardzo dużo postaci podobnych do mojej, chociaż moja jest taka basic. I jako Allrounder wezmę sobie Charizarda Jesieniaga. W ogóle to niektórzy mają bardzo ładne te karty, moja jest taka biedna. No ale cóż. To jest też w ogóle zabawne, jak są Pokémony typu Absol, które nie mają poprzedniej formy i zaczynają właśnie jako duże Pokémony i są takie maluszki obok nich. Palko! Może być ciekawe. Widzę, że na kusze jest oznaczenie, na kim się skupia boss oraz ile ma życia. W ogóle ten Araquanid ma jakieś nowe ataki. Bo wcześniej na pewno nie miał pajęczyny.
czy jakoś w ogóle w tym rodzaju. Przynajmniej nie miał na tym quicku. Jak jest teraz, no to z te kacawice to trochę inaczej to wygląda. A wszędzie takie w miarę dobre ataki dla mojego. O! Zginąłem. Dla mojego Charizarda. Ono, co to jest? Aha, dobra, dostałem jakiś shockwave od niego. Do końca rozumiem, jak działają te ataki, bo to na pewno nie są te same, które są normalnie podczas walk. Ponieważ on nie robił aż tak wielkich tych ataków. A w ogóle muszę uciekać, bo zaraz się na mnie skupił, no. Zabierz się go ode mnie. No goni mnie. Zabił mnie. Nie wiem, czy na micie w ogóle dobrze, czy źle. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś kryjał w ten tryb. A jestem Charizardem. Z niego krzyżę, jako Charizard nie mogę używać ulta. To znaczy mogę, ale tak poniekąd nie mogę. Bo nie, on nie zrobi tego ataku, tego rzutu przeciwnikiem, no bo nie ma jak rzucić bossem. Jest trochę zepsułem, że wziąłem jednak Charizarda. Nie wiem, od czego ja mam wziąć w sumie dystans, jaką mam je na całą mapę. No. Ale mocny ten Zapdos. Ten będzie pewnie jeszcze mocniejszy. Spróbuję wziąć Jakutkę. Dobra. Okej, ja nadal nie rozumiem, o co chodzi z tym dystansem. Ja nie mam jak od tego uciec. Ajajaj. Bo nie wiem, kamieni mogę jakoś spróbować uniknąć, ale reszty? Nie wiem. Kurde, fajna muzyka jest w tej grze. O nie! A z tym shockwave'em to ja raczej zostanę u siebie. Chyba trzeba trzymać dystans od innych kreaczy, żeby tak bardzo nie obegrać w sumie. Co to jest? Aha, dobra, dostałem jakiś shockwave od niego. Nie wiem, od czego ja mam wziąć w sumie dystans, jaką mam je na całą mapę. Okej, ja nadal nie rozumiem, o co chodzi z tym dystansem. Chyba o to chodzi. Ten ult Charizarda jest bardzo mocny, ale tylko na zwykłych przeciwników. Na bossów on się totalnie nie nadaje. Bo latając też można unikać przy okazji ataków. O nie! Aha, trzeba było. Ej, ale to jest fajne, że trzeba też wykorzystywać środowisko, czyli że jak on używa tego ataku, to trzeba się schować za kamieniem. To jest bardzo fajne, bo nie jest to taka tylko zwykła nawalanka z posem i widać, że twórcy tutaj, jacy by oni nie byli, to dobrze podeszli do tematu tego, żeby to było jednak różnorodne. I spoko, to się ceni. Dobra, ostatnie minuty. Pokonany. A! To tyle, trzeba było trzech przeciwników pokonać, okej. To nie było raczej... A ile punktów na jakim tym? Zdobyłem ja, czy ogólnie? A, jak będę kijał z przyjaciółmi, to będę miał więcej... Ze składu. Będę miał więcej punktów. No niestety w moim składzie są tylko widzowie, którzy też już w to nie kijają. Jest trochę lipa. Daj im wszystkim lajki, czemu nie? Zastanawiam się, kogo by tu wsiąść. Ponieważ... mam dużo tych Pokémonów do dyspozycji. Może Cintergeisa? I mojego skina pirata? W ogóle tak jest strasznie laguje. Przez aktualizację. Dalej jej nie zoptymalizowali, niestety. Ale mówi się trudno. Ja też nie gadam przez czat głosowy, bo nie mam podpiętego mikrofonu do Switcha. Więc bez sensu to jest dla mnie. Zobacz, jak mi pójdzie Cintergeisem. Nie wiem, w ogóle ten skok Bunny Pirat jest taki uroczy. A teraz mamy Kid Noah. Tak, dla odmiany. Plus tego mojego Skorbaniego jest taki, że on atakuje na odległość głównie. Z każdym jakimś tam jego kolejnym atakiem on się robi silniejszy, w sensie no, ma tą swoją piłeczkę. I bez problemu mogę strzelać Emberem, więc spoko.
Trochę kopniaki mogą przeszkadzać. Ale to już mniejsza o to. Teokle szybko schodzi. Jak tak patrzę. O, idealnie się wygąbałem w jego atak. Nie. Tylko jak ktoś kraje tymi mieczami, ja. Ja szczerze powiem, że ja ani gasu nimi nie kryłem i aż się zdziwiłem, jak weszły to kry. Jestem ciekaw, czy w ogóle jak kra się tym Pokemonem, no nie pamiętam zupełnie jego nazwy. Recislash chyba się nazywa? Przynajmniej ktoś z jego form się tak nazywa. O no. Sam gasił mnie. A fajnie by było uciec z tej jakutki. Z tego co widzę, żadnej tu nie ma. Nie, Blissakt. Trzeba się schować? No, trzeba się schować, ale nie po tej stronie, co ja się schowałem. Jakiś usaratora tu. To chyba poleci mu zza pleców? Tak, dobrze. No w ogóle jest taką mogę bić stąd. I wlatujemy. W ogóle taka ciekawostka, to też było widać na jednym z moich odcinków z Pokémon Unite, tych pierwszych. Ale atak Chinterace'a na tym skinie, w sensie jego ult, zamiast piłki, zamienia się w to takie koło sternicze ze statku. Jest bardzo fajny ciekawostką. Jego też trzeba uważać, bo on też będzie robił ze swoje. Aj, nie, czy się już chować, czy nie? W ogóle mogę kupić za tego kamienia. No to nawet moja piłka usknęła. W ogóle prawie w ogóle. No, w ogóle prawie w ogóle. Praktycznie w ogóle nie używam tylko mojego Eczek Paton. Tylko flesza, że tak powiem, już tak użyję lolowego stwierdzenia. W ogóle też pamiętam, że jak zaczynałem grać w tą grę, to chciałem zrobić filmik porównujący League of Legends z Pokémon Unite, czym one się gorszą i tak dalej. Ale ostatecznie, no, przez to, że ani nie kryłem w LoL'a, ani nie kryłem w to, to nie zrobiłem nigdy takiego filmu. Choć muszę kiedyś jakiś zrobić. I jedna skrzyneczka, zobaczymy co mi wyskoczy. Czy ubranko, czy te monety. Te emblematy. Prązowy emblemat z Metapotem. To jest też w sumie fajne, to znaczy... Nie podoba mi się to, że te emblematy wpływają na statystyki, chociaż no, można je zdobyć, bo jednak są w skrzynkach, które są do zdobycia za darmo. Ale nie podoba mi się to, że one wpływają właśnie na statystyki. No i będą częściej wypadać niż na przykład te uprania. Ale dobra, jest Metapod. Nie wiem, zanim ja zdobędę w ogóle jakąś fioletową... Nie, fioletową, co jak ja tam. Zanim ja zdobędę jakąś srebrną monetkę, srebrny emblemat, to naprawdę dużo czasu minie. Bo aż tak często tych skrzynek nie otwieram. No i fajnie, myślę, że tym akcentem otwierającym skrzynkę zakończę ten odcinek, ponieważ jest on dość długawy, ma już 50 minut u mnie na nakieniu, no wy to oczywiście będziecie mieli skróconą wersję. No i co mogę powiedzieć o Pokémon Unite i po tym, można powiedzieć pół roku kryania, ale po roku. Dużo się w tej grze nie zmieniło, ja się dalej czuję jakby tak ja miałem parę miesięcy, aczkolwiek to fajnie jest, jakby dalej żyję. Dalej są eventy, dalej są nowe Pokemony. Kria nie zapowiada się, żeby miała podupaść i żeby serwery miały być zamknięte. No i fajnie, po prostu. Fajna kria, jak macie telefony, macie znajomych, nie lubicie na przykład grać w League of Legends, bo odbiliście się od tej kry z jakiegoś powodu. Na przykład przez dużą ilość postaci, eventów i tak dalej. I przez poziom, jaki trzeba mieć w tej krze, żeby ją opanować. A chcecie pokrać w coś podobnego, tylko... łatwiejszego? To proszę bardzo. Instalujecie na telefony albo na Nintendo Switcha, jak macie. Na komputerach tej gry nie ma, od razu mówię. No i sobie kreacie. No i fajnie. Naprawdę, ja polecam tą grę, jak lubicie tego typu gry, bo fajnie się można pobawić ze znajomymi. Ja, jak kreałem, nieraz było. Bo naprawdę dużo śmiechu ze znajomymi, niestety te czasy już nigdy nie wrócą. No ale cóż, trzeba iść dalej przed siebie, a nie patrzeć wstecz. Także to by było na tyle ode mnie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrybować tego kanału. Wpadajcie na inne filmy na tym oraz na drugim kanale. Wszystko macie w opisie, także trzymajcie się na razie i... No i cześć!